Jarosław Pol, właściciel hotelu Karkonosze, na którego terenie się znajdujemy, i prezes karkonoskiej lokalnej organizacji turystycznej. Czym się zajmuję? Na co dzień zajmuję się prowadzeniem własnego obiektu, no i oczywiście działalnością społeczną w ramach lokalnej organizacji turystycznej i nie tylko. Karpacz dzięki swojemu wyjątkowemu położeniu u stóp Świętej Góry, czyli Śnieżki, i w kotlinie Jelogórskiej ma bardzo wiele do zaoferowania turystom, i to praktycznie przez cztery pory roku. Mamy to szczęście, że nie tak nad morzem, mamy tylko kilka miesięcy sezonu, i to sezonu letniego. My mamy praktycznie sezon całoroczny, ponieważ Karpacz oferuje coś wyjątkowego dla turystów praktycznie w każdej porze roku. Zaczynając od zimy, która niedawno nam się skończyła, i wiosny, to doskonałe warunki narciarskie, które dzięki nowym inwestycjom w pobliżu Kopy powstał wspaniały wyciąg w zeszłym roku rodzinny, i samemu kompleksowi Kopy oraz sporej ilości wyciągów w mieście praktycznie oferuje doskonałe warunki narciarskie dla całych rodzin, a również znajdą tutaj miejsce dla szaleństwa białego ludzie, którzy jeżdżą na nartach, którzy normalnie wymagają czegoś więcej niż tylko poślizgać się po stoku. W zimie również nie tylko białe szaleństwo, ale dzięki infrastrukturze doskonałej, która się w Karpaczu znajduje, i hotelarskiej, i pensjonatowej, praktycznie realizującej zapotrzebowanie gości o portfelach tak zwanych grubszych i portfelach trochę cieńszych, oferuje miejsca noclegowe dla każdego, ale również i miejsca zabawy popołudniowej. Jest gdzie co zjeść w Karpaczu, są doskonałe restauracje i puby, gdzie praktycznie od kilkunastu złotych do wyrafinowanych podniebień, czyli za kilkadziesiąt złotych, można doskonale coś zjeść. Można popływać w pięknym akwaparku w hotelu Gołębiewskim, który jest praktycznie dostępny dla wszystkich gości zewnętrznych, dla turystów przebywających w Karpaczu, nie tylko dla gości hotelu Gołębiewskim. Również i są kręgielnie, i wiele innych rzeczy. Są również miejsca do zwiedzania całoroczne. No, znany powszechnie zabytek klasy zerowej, czyli to będzie kościółek Wang, ale również jest na tym terenie niebywała sprawa, bo jest ewenement w skali europejskiej. Jest tutaj niedaleko, praktycznie chyba 12 km od Karpacza, w Kowarach Park Miniatur, który we wspaniały sposób prezentuje perełki zabudowy Dolnego Śląska, bo nie każdy o tym wie. Na terenie kotliny tutaj jeleniogórskiej, w tak niewielkim obszarze, znajduje się więcej pałaców i parków niż Dolina nad Loarą. Wspaniałe obiekty odrestaurowane, które można zwiedzać, i tak jak ja zawsze powtarzam jako wrocławianin, jeżeli się ogląda panoramę racławicką we Wrocławiu, najpierw trzeba zobaczyć małą panoramę, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Później należy oglądać dzieło. Tak dokładnie trzeba zrobić, żeby poznać obiekty, ich historię i architekturę. Trzeba pójść do Parku Miniatur, gdzie w sposób fenomenalny one są przedstawione, repliki tych pałaców i ogrodów w skali 1 do 20. i posłuchać historii tych obiektów, a później je zobaczyć w naturze. Praktycznie oglądać można te obiekty i zimą, latem, i jesienią. No i to, co zawsze tutaj w Karpaczu jest fantastyczne, jeżeli chodzi o góry. Cały rok możemy zwiedzać góry, a jeżeli chodzi o okres od wiosny do jesieni, przepiękne trasy turystyczne, no, wraz ze Świętą Górą, dla aktywnych,
Mamy też mnóstwo propozycji, ponieważ są przepiękne trasy rowerowe. Można uprawiać Nordic Walking i to pod kierunkiem doświadczonych instruktorów. Wycieczki górskie, o których wspominałem. Nawet jest coś takiego jak evenement, też chyba w skali u nas w kraju, niedaleko, kilkanaście kilometrów stąd. Jest w miasteczku takim malutkim Miłkowie, jest Cyrkland, gdzie rodzinnie można spędzić wspaniałe popołudnie czy poranek z dziećmi, oglądając występy cyrkowe i mini zoo, jakie się tutaj znajduje, że Karpacz jako jedno z niewielu miejsc chyba w Polsce oferuje coś wyjątkowego przez cały rok dla ludzi, którzy tylko chcą sobie przyjechać, wypocząć, dobrze zjeść, pobawić się, ale i też dla tych aktywnych, którzy zawsze muszą coś robić, czyli zawsze ten czas aktywnie spędzać, czy to będą narty, czy rowery, czy deskorolki, czy wędrówki piesze z kijkami, czy Nordic Walking, czy po prostu wędrówki w góry, że tutaj po prostu mamy to szczęście, że warto przyjeżdżać przez cały rok.